Przyszłam do wniosku, że najwyższy czas zacząć Was uczyć grać samym smyczkiem. Dzisiaj gramy od 90 stopni smyczka, łokcia na smyczku i do żabki. Dlaczego od 90 stopni? Wróćcie, proszę Was bardzo, jak ktoś nie pamięta, na jak trzymać smyczek, gdzie, w której części położyć jego na struny. I to będą wideo 28-31 na polskim kanale. A po drodze możecie jeszcze zahaczyć lekcji 37-40-41. To jest o graniu detaché. Tam będzie o łączeniu smyczków nad strunami, na strunie na jednej, przez dwie struny. Kto zapamiętał, proszę wrócić i tam to wszystko zobaczyć, bo nie będę nagrywać jeszcze raz, zaraz mi zaczniecie zadawać pytania, a tam wszystko już jest wytłumaczone. Dlaczego z kubeczkiem? Patrzcie, teraz najpierw pozycja łokcia. Łokieć nasz na 90 stopni, to jest o 90 stopni, jest w takiej pozycji. Teraz tu struna D na przykład, tak nam trzeba prowadzić smyczek, struna A, prowadzić smyczek na strunie A, idziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Patrzcie, co robi łokieć. Łach! I poszedł do góry. Haha, ciekawa sprawa, prawda? A teraz nam trzeba prowadzić w dół i łokieć nasz też poszedł do góry, w dół. Nie zaciskajcie bark. Uważajcie, żeby łopatka nie była zaciśnięta, szyja, zęby i tak dalej. Pilnujcie tego, bo zaciśnięcie nie będzie nic dobrego w tym. Czyli idziemy do góry i łokieć tak reaguje. Widzicie? Tak. Teraz bierzemy smyczek. Nie mam nalepek, nie mam nalepek na smyczku. Mam nadzieję, że Wy macie te naklejki wszystkie, bo bez tego Wam ciężko będzie grać. Ja to tyle lat gram na skrzypce. Jak przychodzi do mnie niedawno nowy uczeń, ja pytam, grasz przed lustrem? Nie, dlaczego? A oglądam moje lekcje. Tak, no i dlaczego nie grasz przed lustrem? A smyczek u niego, tak gra. Ja mówię, a ogląda, a z metronomem grasz? Nie, dlaczego? Kochani, grajcie przed lustrem i przed metronomem. Naprawdę to dużo lżej, niż Wy będziecie sami starać się grać nierówno i nie w tą stronę smyczkiem. I teraz patrzymy, co będzie u nas z ręką przy graniu do góry, od tego miejsca. Wzięliśmy smyczek i położyli na 90 stopni pozycja w lokciu. Wszystkie paluszki okrągłe, kciuk zgięty. Kciuk zgięty, widzicie? Tak, położyliśmy tu. Za daleko stu nie widzę. Tak, i teraz musimy, to znaczy, chcemy grać do góry. Pierwszy odruch będzie jaki? Trzeba rękę poprowadzić tam w tą stronę. Palce zaczynają zginać się jeszcze więcej, kciuk jeszcze więcej zgina się. Przekładamy całą wagę ręki na czwarty palec. Czwarty palec działa jak tu, jak jakiś mechanizm specjalny, który utrzymuje smyczek na strunie. Łokieć nasz, patrzcie, idzie pomalutku do góry. Teraz trzeba przy samej żabce przekręcić smyczek tak, żeby on był na połowę w losie, na połowę tego w losie, bo inaczej ręka strasznie ciężka. Jakby tego nie zrobić, to będzie tak. Bo ręka ciężka przy żabce, dlatego trzeba ją przekręcić troszeczkę smyczek o. Widzicie? I jeszcze jedna sprawa. Trzeba podnieść przegub, podnieść wszystkie palce w takiej pozycji, żeby Wy nie zahaczyli, broń Boże, bo jak tego nie zrobicie, Wy zahaczycie za podstawek. Tym miejscem. Zahaczycie o podstawek i to nie za bardzo przyjemna sprawa. Jeszcze raz powtarzam. Mamy 90 stopni w ręku, tak? O. I nam trzeba prowadzić smyczek do góry. Znaczy w tej sytuacji prowadzi, która część ręki? Dłoń. Dłoń pociągnie smyczek do góry i pociągnie za sobą łokieć, szczedramię, wszystko idzie do góry. Palce zaczynają przekrywać smyczek troszeczkę na połowę tego włosia. Podnosi się cały dłoń, żeby broń Boże nie zahaczyć za podstawę. Wracamy. Teraz w dół pociągnie łokieć, bo dłoń nie może prowadzić. Może tylko łokieć ciągnąć smyczek w dół. Uważajcie, nie zaciskajcie bark, nie zaciskajcie zębów i łopatki. Nie ciśnijcie piętami w podłogę. Przyjechaliśmy. Jest 90 troszeczkę za dużo. 90 stopni jest. Jeszcze raz. Dlatego, żeby zagrać do góry, do żabki. Jak popatrzcie na cały mechanizm teraz, to będzie wyglądać tak. Widzicie? Przyszłam tak.
czyli przewodniwy troszeczkę podnosi się. Widzicie, jak on wygląda? O. Dlaczego? No przede wszystkim, jak wy zaczniecie grać z pikato, takie smyczki. Nie można trzymać rękę tak, bo nie zagracie. Chwytać palcami smyczek też nie doradzę, bo nic dobrego z tego nie będzie, oprócz niesamowitej sztywności. Czyli jeszcze raz, 90 stopni i dłoń przekręcając na czwarty palec, to niby taki gest, że o, niby troszeczkę w tą stronę odwraca się cała dłoń z palcami. To znaczy, było tak, a zrobiło się tak. Taka różnica. Tylko pamiętajcie, że kciuk nie wolno wyprostować. Bo wyprostujecie kciuk i od razu sztywna zrobi się ręka. Mało tego, lewa ręka zrobi się sztywna, bo ona od razu, prawa odda lewej. Czyli macie 90 stopni. I teraz, jednak jest zmiana smyczka. Nie rysujcie tu jakiejś ósemek. To jest bardzo popularne takie. Nie grajcie akcenty, nie urywajcie dźwięku. Bo jak napisany dług na jednej strunie 20 nutek, a na drugiej strunie też 20 nutek, to trzeba te dwa smyczki tak połączyć, niby wygracie 40 nutek na jeden smyczek. I nie zapominajcie, że ta część smyczka powinna być odkręcona w tą stronę. Tylko nie odkręcajcie tak, żeby drewno wam położyło się na strunie. A troszeczkę, gdzieś tak połowa taśmy. O! I jak schodzicie w dół, łokieć pociągnął rękę, ręka położyła i leży już palce leżą normalnie. Kiedy wy pójdziecie do góry, to wasze palce zrobią coś takiego. O! Widzicie, ja podniosłam ten przewód cały. Jeszcze jedna sprawa. Kiedy, to znaczy, ja jeszcze będę powtarzać to wszystko, także nie ma sprawy. Ja to jeszcze wam pokażę paru razy. Ale pamiętajcie, że nie przeskakujcie przez moje lekcje. Ja wam daję wszystko po kawałeczku, po malutku, wszystko, po kroczek, po kroczku. Ale widzicie za ten czas, ile wy już macie jaką wiedzę niesamowitą. Kto to umie na przykład tak kręcić kołki, wiedza o podstawku, o strunach, o tym wszystkim. Nie, nawet lutnicy piszą, że o, tyle nowego u pani na lekcjach, my dowiedzieliśmy. A potem przeskakujecie, przychodzicie na następną lekcję i zaczynają się pytania. A jak trzymać kciuk? Jedna mnie dziewczynka napisała, nie pamiętam kto, ale napisała tak. A jak głęboko trzeba położyć skrzypce tu? Kiedy ja mówiła o tym, żeby skrzypce leżały w tym miejscu? Nigdy. Także proszę was bardzo, stańcie przed lustrem, włączycie metronom i nie przeskakujcie przez moje lekcje, bo potem będziecie wracać z powrotem. Do widzenia, do następnych lekcji.